Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik Origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić takiego pingwina. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiego pingwina będziemy potrzebowali dwukolorowej, kwadratowej kartki papieru. Czyli, że z jednej strony jest jeden kolor, a z drugiej strony jest kolor biały. Ja używam kartki niebiesko-białej, aby było lepiej widać zgięcia. Oczywiście, gdy robimy pingwina, to potrzebujemy kartki biało-czarnej. Na początku ustawiamy sobie kolorem do góry i musimy zrobić dwie przekątne naszemu kwadratowi. Czyli dolny prawy wierzchołek przykładamy do lewego górnego wierzchołka. A następnie lewy dolny wierzchołek do prawego górnego. Gdy to zrobimy, przykręcamy sobie kartkę w ten oto sposób. I teraz prawy wierzchołek przykładamy do środkowego punktu przecięcia się linii. Ale nie zaginamy po całości, tylko na środku zaznaczamy punkt, w którym zgięłaby nam się kartka. Czyli tylko na środku, tutaj gdzie jest ta linia zgięcia. I teraz tutaj mamy taki punkcik. I teraz do tego punkciku znów przykładamy ten sam wierzchołek i również nie zaginamy, tylko zaznaczamy kolejny punkcik na środku. Następnie na przeciwległy wierzchołek, czyli ten po lewej stronie, bierzemy i przykładamy do tego drugiego punktu, który wykonaliśmy przed chwilą, czyli tego najbliżej wierzchołka. I musimy zagiąć, tym razem już normalnie po całości. Następnie z lewym wierzchołkiem będziemy musieli zrobić to samo, czyli najpierw przykładamy go do środkowego punktu przecięcia się linii i zaznaczamy tylko punkcik, w którym zgięłaby się kartka. Następnie do tego punkciku znów przykładamy lewy wierzchołek i również zaznaczamy punkcik. Odginamy, no i teraz prawy wierzchołek przykładamy do tego tutaj punkciku, który właśnie zrobiliśmy. I zaginamy już po całości. Gdy to zrobimy, odwracamy kartkę na drugą stronę. I teraz górny wierzchołek przykładamy do środkowego punktu przecięcia się linii. I zaginamy normalnie. Następnie ten sam wierzchołek przykładamy teraz do górnej krawędzi, której ta środkowa linia łączy się właśnie z krawędzią. Teraz zrobimy dziób naszemu pingwinowi. Do tego celu przykładamy tą krawędź do tej krawędzi, ale nie zaginamy po całości, tylko zgięcie ma się kończyć równo z tą tutaj linią zgięcia na środku. Czyli tak przykładamy i zaczynamy zgięcie i do drugiej linii, nie dalej. Czyli tak to powinno wyglądać. Z drugiej strony robimy tak samo, czyli ta krawędź do tej krawędzi, zgięcie też tylko do środka. I odginamy. I tak to powinno wyglądać. Następnie odwracamy kartkę na drugą stronę i musimy prawy wierzchołek przyłożyć do tego tutaj punktu, gdzie ta linia nie na środku, tylko ta po prawej stronie łączy nam się z krawędzią. I wtedy zgięcie powinno przechodzić przez ten punkt i nie zaginamy po całości, tylko od tego punktu tutaj w tą stronę do końca. I jak widzicie, tutaj zaczyna się zgięcie, więc od tego miejsca
w dół prowadzimy zgięcie. Czyli tak to powinno wyglądać. Z drugiej strony robimy tak samo, czyli lewy wierzchołek przykładamy do tego punktu, a zgięcie zaczyna się w tym punkcie i idzie do krawędzi. I odginamy. Teraz musimy tak jakby ten trójkąt podzielić na pół. Do tego celu wyginamy wzdłuż tej linii zgięcia w tą stronę kartkę. I teraz to zgięcie przykładamy do tej krawędzi w taki oto sposób. I gdy przyłożymy, no to tutaj tu powinno być załamanie, tu się powinno zaczynać zgięcie i iść aż do tego punktu. Więc zaginamy. Czyli nasze zgięcie powinno wyglądać w taki oto sposób. Z drugiej strony musimy zrobić tak samo, czyli najpierw wyginamy wzdłuż tego zgięcia na lewą stronę, a następnie to zgięcie przykładamy do tej krawędzi. I zgięcia powinny wyglądać w taki oto sposób. Teraz dolny wierzchołek odginamy w górę w taki sposób, aby zgięcie utworzyło nam się między tym punktem a tym punktem. Następnie musimy tak jakby ten trójkąt podzielić na pół. Czyli musimy wyjąć kartkę wzdłuż tego zgięcia na prawą stronę i teraz tą linię zgięcia przyłożyć do tej krawędzi. W taki oto sposób. Czyli zgięcie wygląda w taki oto sposób. Teraz z trójkątem po prawej stronie robimy dokładnie tak samo, czyli wyginamy wzdłuż tej linii zgięcia na lewą stronę, a następnie tą linię zgięcia przykładamy do krawędzi. I tak to powinno wyglądać. Następnie odwracamy na drugą stronę naszą kartkę i musimy tą krawędź na górze przyłożyć do tej linii zgięcia i zagiąć. I już nie odginamy tego. Z drugiej strony robimy tak samo, czyli tą górną krawędź po lewej stronie do tej linii zgięcia. Następnie musimy tutaj poprawić dziób, czyli wyginamy wzdłuż tych dwóch linii naraz i utworzy nam się wtedy taki dziób. Następnie bierzemy w ręce i używając tych linii zgięcia zaginamy w taki oto sposób. Aby nasz pingwin był taki bardziej kanciasty, można powiedzieć. Następnie odginamy wzdłuż tej linii w dół w taki oto sposób. I gdy odgniemy w dół, to tutaj nam się kartka tak dziwnie, można powiedzieć, zagina i musimy zrobić zgięcie, które będzie zaczynało się tutaj, w tym oto punkcie. Czyli tak jakby przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. I zaginamy.
Tak to powinno wyglądać. Wcześniej było tak. Jak zagniemy wzdłuż tej linii zgięcia, to tutaj nam się zagina kartka i musimy po prostu to zgięcie tutaj poprawić. I teraz odwracamy na drugą stronę i tutaj robimy tak samo. Czyli zaginamy wzdłuż tego zgięcia i tutaj w środku przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. Tak to powinno wyglądać w środku. Następnie musimy sobie odgiąć tutaj troszkę kartkę i na oko zrobić takie oto zgięcie, żeby tutaj nie wystawało to niebieskie na brzuch pingwina. Nie ma konkretnej linii odniesienia, więc robimy mniej więcej gdzieś w taki sposób to zgięcie, żeby tutaj troszkę więcej brzucha było widocznego. No i z drugiej strony musimy zagiąć dokładnie tak samo. Na oko oczywiście. Aby pingwin w taki sposób się prezentował. Następnie odchudzimy mu jeszcze trochę głowę, bo ma nienaturalnie wysoką. Po prostu zaginamy na górze taki cienki pasek w dół. I już mamy głowę poprawioną. Teraz przechodzimy tutaj na lewą stronę i zrobimy skrzydło naszemu pingwinowi. Skrzydło robi się też na oko, więc mniej więcej zgięcie powinno się ciągnąć w taki oto sposób, czyli nad tą ukośną kreską zaginamy sobie kartkę w taki oto sposób i ten element z dołu ciągniemy w taki oto sposób, żeby zgięcie wyglądało mniej więcej o tak. Nie wiem dokładnie jak to opisać. No musicie coś takiego zrobić. Tutaj robimy sobie zgięcie i ciągniemy tą warstwę ku górze, aby tak to wyglądało. A następnie zaginamy tutaj na dole. Czyli jak tu się trzyma, to robimy zgięcie tutaj od tego punktu w dół, aby tak to wyglądało. Przechodzimy na drugą stronę i tutaj robimy dokładnie w taki sam sposób skrzydło, czyli mniej więcej gdzieś tutaj zaczynamy zgięcie. Albo nawet wyżej. Zawsze można poprawić, żeby mniej więcej tak samo wyglądało jak to z drugiej strony. No ja troszkę tutaj za nisko zacząłem. Więc zacznę wyżej, nic się nie stanie, nie będzie tego widać. I w taki oto sposób powinno to wyglądać. I zaginam tak samo tutaj w dół. I tak to powinno mniej więcej wyglądać. Przechodzimy na drugą stronę. Ustawiamy sobie w ten sposób i musimy to skrzydło rozłożyć. I teraz pomiędzy tym tutaj zgięciem a tym zgięciem musimy wykonać kolejne zgięcie, zaginając to w ten sposób do środka. I gdy zagniemy, to wyginamy z powrotem wzdłuż tych zgięć, które mieliśmy zrobione, aby skrzydło wyglądało w taki oto sposób. Z drugiej strony robimy tak samo, czyli tak trzymamy pingwina, otwieramy i między tym zgięciem a tym zgięciem robimy kolejne, zaginając to do środka. I następnie wyginamy
skrzydło, tak jak było. Czyli w taki sposób. Następnie musimy poprawić tutaj brzuch, czyli po prostu tutaj na środku troszkę sobie wyginamy w taki półokrąg. Coś takiego jajowatego tworzymy. Następnie tutaj w środku musimy ogon najpierw odgiąć w dół w taki oto sposób. Nie ma tutaj konkretnego punktu odniesienia. Po prostu jak najgłębiej się da go zaginamy. Tutaj zagiąłem równo z nogami, a następnie odginamy w drugą stronę, zostawiając tutaj centymetr, dwa, można tak powiedzieć, luzu. I ogon wyginamy, jest w taki sposób, i my go ciągniemy w dół, aby był skierowany w dół. Później można jeszcze poprawić. Teraz poprawiamy z powrotem brzuszek, bo się troszkę spłaszczył. I jedyne, co nam pozostało do zrobienia, to nogi pingwina. Po prostu odginamy do góry te elementy. Mniej więcej taki oto sposób. Jeżeli później pingwin nie będzie stał, no to można to poprawić, zaginając ciut pod innym kątem. Najważniejsze, żeby nogi były tej samej długości. Więc to również na oko zaginamy. Jak coś nie będzie pasować, to oczywiście zawsze można poprawić. I gdy wykonamy nogi, nasz pingwin jest gotowy. I jak widzicie, stoi. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.